Jak powiada stare przysłowie, kto rano wstaje, ten idzie na ryby. Pa, pa! Każdy wędkarz opowiada o swoich przygodach. George postanowił zrobić zdjęcia. No, wyglądasz jak prawdziwy marynarz, George. Masz aparat? Dzisiaj zaczynam coroczną inwentaryzację wszystkiego, co żyje w jeziorze Tu się tonie. Tobie przypadnie rola fotografa. Co znajdę, temu ty robisz zdjęcie. Ponad 30-centymetrowy pstrąg tęczowy. Zrób zdjęcie i zaraz go wypuszczę. Zawsze je potem wypuszczamy. Ojej, coś dużego. Szykuj ten swój aparat. Ojej. Wiesz, tego nie wrzucimy z powrotem. Ale jeśli jest tu gdzieś reszta orkiestry, przyda nam się większa łódka. No, nieźle się dziś napracowaliśmy, George. Nigdy nie wiadomo, co spłynie do naszego jeziora z deszczem. Jutro ją wyciągniemy. O, i co ty tam masz? Węgorz amerykański? Nigdy wcześniej żadnego tu nie widziałem. Musisz go sfotografować. Bardzo dziwne. Węgorz pewnie zabłądził w naszym jeziorze, gdy płynął rzeką do oceanu. Jutro możesz go sfotografować. Potem pomożemy mu trafić tam, dokąd płynął. Następnego ranka George wyszedł z domu wcześnie. Musiał zrobić zdjęcie rzadkiego węgorza. Przykro mi, George. Wieloryb pomylił drogę przy ujściu rzeki do morza. Płynę na pomoc. Jutro poszukamy węgorza. Cześć, George. Pan Quint powiedział, że widzieliście węgorza? W tym jeziorze? Węgorze nigdy tu nie przypływają. Złowię go i zabiorę do domu. Wolałbyś sam złowić tego węgorza? Dobra, będą zawody. Jadę po sprzęt. George nie mógł pozwolić, by Bill złowił zagubionego węgorza i zabrał go do domu. Musiał go złowić pierwszy. Nie było pana Quinta i jego sprzętu. George musiał znaleźć własną wędkę. I to szybko. Ta wędka była za śliska. George bardzo się cieszył.
po raz pierwszy jechał na prawdziwy biwak. Serdel też bardzo się cieszył, bo no cóż... George jechał na biwak. Nareszcie jedno spokojne, leniwe popołudnie. Dobrze, rozglądaj się uważnie dookoła, żebyśmy nie zabłądzili. A ja mam kompas. Pokażę nam, w którą stronę iść. Najważniejsze to znaleźć dobre miejsce na biwak. To są śledzie namiotowe. Wbijesz je w ziemię? W twoim plecaku jest młotek. Na biwaku to nieodzowna rzecz. Ognisko w bezpiecznej odległości od namiotu. A teraz nazbieraj chrustu w lesie. Dobra robota, George, ale lepiej odsuń się trochę. Ogień zapłonął równym płomieniem. Zrobiło się ciepło i można było opiekać piankę marshmallow. George obudził się rano gotowy na wszystko. Na wszystko poza jednym. Wracamy do domu! Nie wiem, kiedy znowu wybierzemy się na biwak, ale niedługo. Obiecuję. Prawdziwy biwakowicz jest zawsze gotowy. A nie, George. Przez najbliższy tydzień George nie zdejmował plecaka. Miał go zawsze i wszędzie. Nie, George. Nie dziś. I tak było codziennie. Biedny George. Nie wiem, kiedy go znowu zabiorę na biwak. Wie pan, od lat nie byłem na biwaku. Zaraz. Może to jest pomysł na mój następny wolny dzień. Biwak. A George pojedzie z nami. O, to fantastycznie. George, chcesz jechać na biwak z Serdelkiem? George nie pierwszy raz biwakował i chciał się pochwalić swoim sprzętem. Jednak dla Serdelka widok George'a z młotkiem był niepokojący. Po co ci kompas, George? Zaraz włączę nawigację i gotowe! Czy jest coś lepszego po całym tygodniu w zatłoczonym mieście niż urwać się na wieś? No tak, czasami podróż się dłuży. Ale zawsze można pomarzyć o czymś przyjemnym, na przykład o karmieniu kaczek. Dawno nie jechałem w takich korkach.
Ale dzień jeszcze się nie skończył. Chodźmy do kaczek. Jak się pani miewa? Co się stało? Kurczaki nam uciekły. Moja kwoka okropnie się martwi. Muszę je znaleźć, nim zrobi się ciemno. Tak, robi się późno na karmienie kaczek. Ja pani pomogę, a ty idź je karmić sam, zgoda? Ale trzymaj się blisko zagrody. Nie chcę, żebyś mi zniknął jak kurczaki. Karmienie kaczek to relaksujące zajęcie. Skoczek przodował w skakaniu i umiał także szukać pokarmu. Coś wspaniałego. Jeszcze nigdy kaczki nie pływały w stadzie dookoła George'a. Ale jeśli kaczki pływały dookoła George'a, to znaczyło, że George oddalił się od brzegu. Z kaczkami. George niemal czuł się kaczką. Może wydostały się za płot. Tędy spokojnie mogły wyjść. No ale kto je teraz znajdzie? Może same znajdą drogę do domu i wrócą. W tej samej chwili kurczaki szukały drogi powrotnej. Ale kiepsko im szło. Naprawdę kiepsko. Tymczasem George był zbyt zajęty, by zauważyć, jak daleko odpłynął od domu. I jak szybko. Skoczek chciał go ostrzec, bo martwił się, że przyjaciel się zgubi. A wraz z nim te pyszności. A jak duża jest ta ryba, którą chciałbyś złowić? No, czyli nie większa od kijanki, co? Ta będzie odpowiednia. George nie znał się na wodnych chrząszczach. Ale wiedział, że nie pomogą mu szukać kijanek. To dopiero było dziwne stworzenie. Wyglądało jak kijanka. Trochę. Pływało jak kijanka, jakby. Ale miało nogi i prawie nie miało ogona. Nie jak kijanka. Cześć, George. Nie masz żadnych kłopotów z kijankami, co? Świetnie! Przyprowadź je kiedyś do mnie w odwiedziny. George wiedział, że kiedyś będzie musiał powiedzieć Billowi, że zgubił kijanki. Wiedział też, że może już nigdy nie zobaczyć małych przyjaciół. Po powrocie do miasta George starał się nie myśleć o kijankach. Nie było to łatwe.
George nie mógł w to uwierzyć. To dziwne stworzonko było jedną z jego kijanek, a on je wypuścił. Ale George, wróciliśmy z nad jeziora. Pojedziemy za miesiąc. Bill mówił, że kijanki będą rosnąć w niesamowity sposób. Ale ile urosną w miesiąc? I jak się zmienią? George, szukałyśmy cię w całej okolicy. Masz 400 kilo gotowanej sałaty? George naprawdę musiał wrócić nad jezioro. Ale wrócił dopiero po kilku tygodniach. Na szczęście nigdzie nie zobaczył ogromnych kijanek. Ale swoich przyjaciół też nie mógł znaleźć. Pewnie wszystkie kijanki wystraszyła ta hałaśliwa żaba. George musiał jednak powiedzieć Billowi, że zgubił kijanki. Cześć, George. Bardzo dobrze, że postanowiłeś już wypuścić moje kijanki na wolność. Widziałeś, jak przeobrażają się w żaby? Niezła sprawa. Aha, a moja gąsienica przeobraziła się już w motyla. Widzisz? A więc kijanki cały czas tu były. Tylko, no, dorastały. Uśmiechnij się! Wkrótce George uznał, że żaby są jeszcze lepsze od kijanek. Oj, ale nie zawsze.